W lubańskim Miejskim Domu Kultury, jak co roku, odbył się doroczny wielki finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Szanowni Państwo, przypadł mi w udziale zaszczyt przywitania Państwa przede wszystkim w tym naszym pięknym obiekcie, co czynię w imieniu własnym, a także Pana Burmistrza Tadeusza Słowińskiego, który kłania się Państwu nisko, pozdrawia także. Nie mógłby dzisiaj z nami, ale duchem jest zapewne tutaj. Proszę Państwa, przede wszystkim chciałbym własnym i Państwa imieniu podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, żeby ta orkiestra, ten lubański finał zaistniał. Chciałbym podziękować przede wszystkim wolontariuszom, tym młodym bohaterom, którzy dzisiaj, mimo tej naprawdę brzydkiej pogody, mówiąc delikatnie, kwestowali cały dzień na ulicach Lubania i okolicznych miejscowości. Proszę Państwa, było ich 39 wolontariuszy, którzy na ten moment, mam taką ściągę aktualną, proszę Państwa, zebrali już teraz 11 149 zł. Bardzo im za to dziękujemy. Jeszcze pozostały do przeliczenia, pozostało 17 puszek. Myślę, że ta kwota z minuty na minutę będzie rosła. Nie ruda, nie rucia. Strasznie tam, z wami mam ciągle ten sam. Jak mam żyć, co mam śnić, po takim grosze dość mam już waszych rad, naprawdę dość. Pełny luz, kochana mamo, pełny luz, kochany tato, sama wiesz, najlepiej wszystko. Lubański finał zakończył się małym sukcesem. Dzięki mobilności wolontariuszy oraz szczodrości mieszkańców Lubania zebrano prawie 20 tysięcy złotych. Przede wszystkim zajmujemy się tym, żeby namówić ludzi do tego, żeby wzięli w tym udział, wrzucili swój grosik do skarbonki i zajmujemy się później podliczaniem tych grosików, czyli tutaj wszyscy razem zbieramy te monety, podliczamy, spisujemy. Jesteśmy tutaj na zmianę, jest nas 12 osób, jeżeli chodzi o samo stowarzyszenie i ludzi, którzy współpracują z nami. Nie wszyscy niestety mogli tą niedzielę przeznaczyć na pomoc, ale uważam, że 12 osób do podliczenia pieniędzy do pomocy Miejskiemu Domu Kultury jest ilością wystarczającą. Wbrew pozorom te puszki, które są ciężkie, zawierają mniej pieniędzy niż te, które są lekkie. Te, które są lekkie, zawierają najczęściej banknoty. Puszki średnio zawierają w granicach 300-600 zł, czyli jest to dość spora wartość. W niedzielę 8 stycznia na ulicę Lubania wyszło 39 wolontariuszy, którzy od wczesnych godzin rannych po ciemny wieczór zbierali pieniądze na rzecz wcześniaków. Kwestowano również w Miejskim Domu Kultury, gdzie wystawiono specjalną przeszkloną skarbonkę i przeprowadzono loterię fantową. W tym samym czasie w sali widowiskowej tutejszej placówki odbywał się 6-godzinny koncert z udziałem zespołów dziecięcych, grup wokalnych, muzycznych oraz tańca nowoczesnego i towarzyskiego. Niepoważne to mieszkanie, jak pozwolę manekiny, przestawiamy i kompany, gdyby pełne wazeliny. Oh.
godność bez honoru. Zakłamane swoje racje wykrzykuję jak w domu. Śmiesznym szeptem po kolacji, śmiesznym szeptem po kolacji, śmiesznym szeptem po kolacji. Gdzie ci mężczyźni? Ja ci pracy. Gdzie te chłopy jest? Wojownicy spraw ogromnych, obładnięci ideami, oznaczeniu wiekopomnym i wejrzeniu jak przystali. Dzielne złe pokowe, protoplaści czynów większych niż pokątne zarobkowe. Kombinacje tuż przed cierciem, nie przekupu duści zacni, wielko duszy szlachetni, gdzie zami, gdzie tytani. Woli czynu intelektu, woli czynu intelektu, woli czynu intelektu. Gdzie są prawdziwi, mężczyźni tacy, na wysoko patrzą ty, gdzie ci mężczyźni, na miarę czasu, gdzie te franty. Po raz 20 orkiestra gra, jak wiemy, w całym kraju. Nie mogło też zabraknąć Lubania. Jak co roku organizujemy tutaj w Domu Kultury, w sali widowiskowej, koncert finałowy, który jest swego rodzaju podziękowaniem dla wolontariuszy, dla darczyńców, dla sponsorów, dla mieszkańców, którzy wykazują się dużą, jak zawsze, ofiarnością. Dzisiaj od rana młodzież w liczbie 39 osób kwestowała na ulicach Lubania, ale nie tylko, byli w okolicznych miejscowościach. Mimo nie najlepszej, jak widzimy, pogody, wyjątkowo chłodno i deszczowo, młodzież wykazała się naprawdę determinacją, zbierała. Puszki są dość obfite, Lubań nigdy nie zawiódł orkiestry i z tego wynika, że także i w tym roku zbierzemy te cenne złotówki na rzecz właśnie i młodych matek, przyszłych matek chorych i dzieci tych najmniejszych, tych niemowlaków, którzy cierpią na różne dolegliwości. Proszę Państwa, kwestujemy nie tylko poprzez puszki, które są w rękach wolontariuszy, ale także mamy loterię fantową. Tutaj mamy wiele bardzo interesujących gadżetów, które za po prostu przysłowiowe 5 zł można sobie wylosować. Choćby atrakcją tego jest to, że to wszystkie losy są pełne, prawda, i każdy z czymś tu odejdzie. Jeden z bardziej wartościowym jakimś gadżetem, pamiątką, drugi mniej. Ale nie to jest ważne, ponieważ najważniejsze są właśnie, jak wspomniałem, te pieniądze. Będzie także w tym roku licytacja. Będą takie gadżety przysłane nam przez Fundację Jurka Owsiaka. Będą to kubki, kalendarze, będzie koszulka, ale będą także inne. Będzie także taki talon od takiego nieformalnej grupy harlejowców lubańskich, którzy ufundowali dla kogoś, kto wylicytuje ten talon, przejażdżkę motocyklami w grupie harlejowców na odcinku od 100 do 200 km w dowolnie wybranym przez siebie terminie. Będzie także koszulka sportowca, na razie nie zdradzam tajemnicy. Będzie także szalik samego Kuby Wojewódzkiego, czyli wielkiego celebrytę. Atmosfera koncertu znakomita, jak zawsze przez 6 godzin występują na scenie nasi wykonawcy, ale tacy, których mniej znamy, ponieważ po raz pierwszy na tej scenie pojawią się zespoły, a mamy ich dzisiaj już w Domu Kultury 5 zespołów muzycznych, o czym mieszkańcy nie bardzo wiedzą. Oni dzisiaj się pokażą, część z nich po raz pierwszy. Będą najzdolniejsi nasi wokaliści, wykonawcy, będzie taniec nowoczesny, taniec towarzyski, będzie także taniec orientalny.
Słowem dla każdego coś miłego. Myślę, że rodziny, które tu przybędą dzisiaj wraz z dziećmi, będą się znakomicie bawiły. Czy mieszkańcy Lubania uważają, że idea Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest potrzebna? Pokazuje nasza sonda. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest potrzebna? No na pewno. Dlaczego? No żeby zakupić na brakujący sprzęt. Oczywiście, że tak, jak najbardziej. A dlaczego? Żeby pomóc dzieciom, czy chorym, czy w ogóle o pomoc chodzi. Czy uważa Pani, że takie akcje są potrzebne? Bardzo potrzebne, bardzo są potrzebne. Bo jednak na te szpitale, te wszystkie takie urządzenia, to jest potrzebne. Taka akcja jest naprawdę potrzebna. No ja wiem, no jeśli uważają, jeśli prowadzą tę orkiestrę, no to widocznie potrzebne. Po prostu pomagamy tym, którzy są naprawdę w potrzebie, a nie stać, tym bardziej, że państwo no niestety daje tyle, ile może, a resztę to społeczeństwo bidne chociaż, ale się dzieli ze wszystkimi. Ja uważam, że to jest wspaniała akcja, naprawdę przepiękna, wspaniała akcja. I to tak wszyscy spontanicznie dajemy od serca, bo wiemy, że po prostu trzeba pomóc. Może kiedyś w przyszłości nam będzie potrzebna jakaś pomoc, też takie wsparcie dostaniemy. Czy uważa Pani, że takie akcje jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy są potrzebne? Są. Dlaczego? Jak najbardziej służą ludziom. Uważam, że tak. Dlaczego? No pomaga wielu ludziom, dzieciom, chorym, no wszystkim nam. A czy Pani wsparła wczoraj orkiestrę? Niestety nie wsparłam, bo u nas nie zbierano naszej dzielnicy. Jest to bardzo fajna akcja. Z tego bardzo dużo ludzi korzysta, tym bardziej, że nasza służba zdrowia, nasze Narodowe Fundusze Zdrowia niewiele zapewniają tym ludziom naprawdę bardzo chorym. A czy wsparła Pani wczoraj orkiestrę? Tak. W ogóle pomagają wszystkim, przeważnie dzieciom. To jest chyba najlepsza, jaka mogła być tylko. Jest potrzebna jak najbardziej. A dlaczego? No bo jest pożyteczna dla dzieci i dla społeczeństwa, dla ludzi chorych. Pomaga. Jako jedna z licznych tego typu przedsięwzięć na świecie chyba. Yeah.